Bardzo często do poradni ortopedycznej trafiają pacjenci z dolegliwościami bólowymi stawu biodrowego. Dolegliwości występują po urazie, ale bardzo często bez ewidentnego urazu. Ból rozpoczyna się w pachwinie, promieniuje do uda, do krętarza większego, czyli na boczną stronę pośladka. Staw biodrowy, bo o nim to mowa, jest stawem kulistym, bardzo zwartym. Ochraniają go więzadła, więc urazy tego stawu biodrowego z uszkodzeniem czy podwichnięciem występują dość rzadko, rzadziej niż w stawie kolanowym. Ale najczęstszą przyczyną, która zgłasza pacjenta do poradni, są zmiany w stawie biodrowym, które niestety się rozwijają coraz z czasem coraz bardziej i prowadzą do całkowitego zwyrodnienia stawu i w końcowym efekcie do endoprotezoplastyki stawu biodrowego. W tym czasie, kiedy pojawiają się dolegliwości bólowe, a następuje całkowite zniszczenie stawu, jest wiele lat. Dolegliwości bólowe biodra bardzo często są w tych sytuacjach związane z konfliktem panewkowo-szyjkowym, czyli głowa, przechodząc w szyjkę głowy kości udowej, nie przechodzi prawidłowo, tylko z takim nawisem kostnym, przez co podczas ruchu ten nawis kostny uderza w panewkę, prowadząc do stopniowego uszkodzenia w biodrze. Mniej więcej polega to na tym, że tutaj widzimy na schemacie panewkę stawu biodrowego i obrąbek stawowy. To jest jakby taki kołnierz nad panewką, który otacza głowę kości udowej. Ruch w stawie biodrowym, czyli uderzenie tej wyrośli kostnej na szyjce głowy kości udowej w obrąbek, powoduje jego stopniowe uszkadzanie, oddzielenie wtedy chrząstki panewki, także następują zmiany zwrodnieniowe, które się pogłębiają i doprowadzają do całkowitego zwrodnienia stawu biodrowego. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z takim uszkodzeniem obrąbka i jeszcze z taką sytuacją, kiedy następuje już oddzielenie się pomału chrząstki stawowej, uszkodzenie obrąbka i niewielkie nawisy kosty w panewce, wówczas dobrym rozwiązaniem jest leczenie artroskopowe stawu biodrowego, które ma na celu usunięcie nawisów kostnych, które uszkadzają obrąbek, naprawę tego obrąbka z zastosowaniem kotwic, czy nawet też rekonstrukcję obrąbka z elementów pobranych z pasa biodrowo-piszczelowego, rekonstrukcja chrząstki stawowej i regeneracja zastosowaniem membran kolagenowych, czyli różne formy odtworzenia stawu biologiczne, tak aby ten staw znów był zdrowy i bezbolesny. Artroskopia stawu biodrowego jest to procedura jednodniowa, bezpieczna. Pacjent jest operowany z dwóch dojść operacyjnych. Wówczas do stawu biodrowego wprowadzamy kamerę, narzędzie operacyjne i naprawiamy struktury, które zostały uszkodzone. Pacjent przebywa w szpitalu jedną dobę, czyli śpi jedną noc, na drugi dzień po wstępnej rehabilitacji opuszcza klinikę o własnych siłach. Rehabilitacja po takich procedurach zależy od tego, co zrobiliśmy. Jeżeli nie odtwarzaliśmy tkanek, nie rekonstruowaliśmy chrząstki, chodzenie przy asekuracji kul łokciowych tylko około 2-3 tygodnie. Przy rekonstrukcji chrząstki stawowej, rekonstrukcji obrąbka, chodzenie przy asekuracji kul łokciowych z odciążeniem kończyny około 6 tygodni. Powrót do zdrowia chorego po procedurze artroskopowej stawu biodrowego jest zależny od procedury, którą wykonaliśmy i trwa od 3 do 6 miesięcy.